Księgozbiór Ostródzkiej Biblioteki obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, liczy 70 tysięcy woluminów, 1023 czasopisma oraz 1041 audiobooków. Na tym jednak nie koniec. Bibliotekarze z Ostródy wiedzą, że instytucja musi się ciągle rozwijać i poszerzać zakres swojej działalności. Od połowy stycznia Miejska Biblioteka Publiczna wykupiła dostęp do wybranych publikacji elektronicznych, czytelni online i Booklibra. Jest to projekt, którego głównym realizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która do współpracy zaprosiła biblioteki z województwa. I na czym to polega? To jest taka czytelnia, użyję takiego słowa, troszeczkę może kolokwializm drobny. Jest to czytelnia składkowa, dlatego że każda z bibliotek w naszym województwie, która zdecydowała się na udział w tym projekcie, musiała wyłożyć oczywiście odpowiednie tam środki finansowe, minimum to było 500 zł, w zależności od tego, jaka duża biblioteka. I dzięki temu można było wykupić dostęp do 472 tytułów. Czytelnicy korzystający z tego projektu mają możliwość skorzystania z publikacji wiodących polskich wydawnictw oraz książek naukowych. Normalnie bibliotekę nie stać by było na zakup takiej ilości publikacji. Jest to ogromne ułatwienie dla wszystkich osób uczących się, studiujących, bo dzięki temu mogą spokojnie skorzystać z wielu pozycji. I ponieważ to jest zorganizowane w ten sposób, że można korzystać nie tylko w bibliotece, ale również w domu po uzyskaniu odpowiedniego kodu PIN w bibliotece, więc można sobie siedzieć spokojnie przy własnym domowym komputerze o każdej porze dnia i nocy i pracować. A program ten daje ogromne możliwości właśnie pracy z tekstem. Użytkownik, który zdecyduje się na skorzystanie z tej oferty, po pierwsze zakłada sobie własną półkę, czyli ma odpowiednie pozycje, które sobie wybrał i już z nich korzysta. One są tak jakby już do wykorzystywania przez niego, stoją, w każdej chwili może do nich sięgnąć. Można sobie robić zakładki w tekście, można sobie w tekście zaznaczać odpowiednie fragmenty, wracać do nich, wykorzystywać je później wtedy, kiedy musimy w pracy coś zacytować. To jest taki bardzo mobilna możliwość rzeczywiście, że to nie jest tylko tak, że czytamy, ale że z tym tekstem pracujemy tak jak z normalną, żywą, papierową książką. Z książek znajdujących się w katalogu można korzystać nieodpłatnie. Najważniejszy jest dostęp do internetu i posiadanie własnego konta. Zastosowana w e-Booklibra aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki i nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Od 18 do 24 marca trwa ogólnoeuropejska akcja Tydzień z Internetem. Bibliotekarze z Ostródy zapraszają osoby z pokolenia 50+, do wzięcia udziału w warsztatach Pierwszy krok w świat internetu.